Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest środa, 6 marca. Dziś Feria Wielkiego Postu, Dzień Trzeciej Klasy oraz Wspomnienie Świętych Perpetui i Felicity, Męczennic. Do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego zostało nam 25 dni. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy! Konferencja Episkopatu Niemiec wystosowała komunikat w sprawie kolejnych zmian liturgicznych w kościele w Niemczech. Hierarchowie postanowili wydać i zaaplikować do obrzędów mszy świętej nową modlitwę eucharystyczną. Jest to ta część mszy, podczas której zachodzi przeistoczenie. W tradycyjnej liturgii jedyną taką modlitwą jest uświęcony ponad półtora tysiącem lat kanon rzymski. Po rewolucji Soboru Watykańskiego II dodano kilkanaście zupełnie nowych modlitw eucharystycznych. W tym rzekomo dostosowane do liturgii z udziałem dzieci. Niemiecki episkopat postanowił jeszcze bardziej uprościć centralną część mszy świętej, a nowa modlitwa eucharystyczna ma być przystosowana do odbioru przez osoby z zaburzeniami. Osoby takie, według badań, nie rozumieją komunikatów składających się z więcej niż kilku słów. Dlatego hierarchowie zdecydowali się, by reforma mszału uwzględniała również taką grupę odbiorców. W myśl pewnej anegdotki, której pewna pani. Bez zaburzeń. Zaraz po swojej pierwszej mszy tradycyjnej podchodzi do księdza i mówi Bardzo piękna ta liturgia, ale niestety nie zrozumiałam niczego, co ksiądz mówił. Na co ksiądz odpowiada Nic nie szkodzi, ja nie mówiłem do pani. Być może zmienianiem szału, tak by usunąć z niego komunikaty składające się z więcej niż kilku słów, to jest niedobry pomysł. HISZPANIA pod koniec lutego doszło do profanacji jednej z kaplic położonych w Escorial nieopodal Madrytu. Była pustelnicza świątynia, a obecnie należąca do prywatnego właściciela, kaplica pod wezwaniem Trójcy Przanaświętszej jest obiektem, w którym sporadycznie celebrowane są obrzędy zawarcia sakramentu małżeństwa. Ostatnio kaplica została sprofanowana przez bluźniercze wydarzenie, jakim była symulacja zaślubin dwóch mężczyzn. Oprawa wydarzenia była ponadto zorganizowana w taki sposób, by przypominała Liturgię używaną w kościele katolickim. Na stronie agencji Asi Prensa czytamy: Kaplica pełna była gości, a mężczyźni, ubrani w żakiety, trzymając się za ręce, wyszli ze świątyni tak, jak robią to katoliccy małżonkowie podczas zakończenia ceremonii sakramentu małżeństwa. Akt ten został już potępiony przez arcybiskupa Madrytu oraz proboszcza lokalnej parafii, którzy przypomnieli, że udział w takim wydarzeniu jest grzechem śmiertelnym dodatkowo pociągającym za sobą konsekwencje kanoniczne. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętych Perpetui i Felicity. Męczennic Obie święte żyły w mieście Tuburdo Minus w Kartaginie, na terenie dzisiejszej Tunezji. Święta Perpetua wychowana była w znakomitej rzymskiej rodzinie, a wiarę katolicką przyjęła w tajemnicy przed Ojcem, przekonując do niej również swoich niewolników: Felicytę, Rewokatusa, Secundulusa i Saturninusa. Wkrótce jednak sprawa wyszła na jaw i obie kobiety, będące jednocześnie młodymi mężatkami, za wyznawanie wiary w Chrystusa wtrącono do lochu. Niemowlęcy syn Perpetui był jej jedynie przynoszony na karmienie, a córka Felicyty została zaadoptowana przez innego chrześcijanina. Krótki proces zakończył się skazaniem obu niewiast na śmierć poprzez rozszarpanie przez zwierzęta. Przed egzekucją święte przyjęły sakrament sztu. Dzikie zwierzęta jedynie lekko zraniły niewiasty, więc postanowiono, by dzieła dokończyli gladiatorzy, dobijając je mieczami. Stało się to 7 marca 202 lub 203 roku. Święte męczennice Felicyta i Perpetua są wymieniane w kanonie mszy świętej i są patronkami bezpłodnych kobiet. Wielka Brytania pod koniec lutego w Anglii doszło niestety do kolejnego ograniczenia sprawowania mszy świętej tradycyjnej. Tym razem zakazane zostało sprawowanie obrzędów świętego tridum. Jedyne tradycyjne tridum w archidiecezji Westminster miało odbyć się w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny z Moorfields. Opiekun uczęszczającej tam regularnie grupy wiernych, ksiądz Michael Callinan, otrzymał pod koniec lutego wiadomość od prymasa Anglii i Walii oraz ordynariusza archidiecezji Westminster, kardynała, Vincenta Nikolsa z informacją, że podjęte w ostatnim czasie decyzje uniemożliwiają sprawowanie tridum. Kardynał dodał ponadto, że oczekuje na wiadomość z Rzymu w sprawie legalności wykorzystywania jakiegokolwiek kościoła parafialnego do sprawowania tradycyjnej liturgii. Urugwaj. 19. oraz 21 lutego na łamach popularnego tabloidu revista Chente zrelacjonowany został przebieg osobliwych uroczystości, które miały miejsce na południu Urugwaju. W pierwszej kolejności pomiędzy dwoma mężczyznami, 82-letnim aktorem, panem Carlosem Persiavajem, oraz jego partnerem, panem Jimim Castiliosem, zawarty został tak zwany ślub cywilny. Dwa dni później mężczyźni otrzymali z kolei specjalne błogosławieństwo z rąk katolickiego kapłana, księdza Franciszko Gordilianiego. Podczas bluźnierczej ceremonii duchowny mówił, że dwaj panowie są dziećmi Bożymi, które prosiły o błogosławieństwo od Boga, a on sam z przyjemnością jest obecny w imieniu kościoła przy takiej prośbie. Co w tej sprawie istotne, przed podjęciem decyzji o udzieleniu błogosławieństwa mężczyznom, lokalny biskup zasięgnął opinii nuncjusza apostolskiego w Urugwaju, który potwierdził, że zgodnie z deklaracją Fiducia supplicans Należy udzielać tego typu błogosławieństw. Stany Zjednoczone. W miniony poniedziałek zapadł wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Trump kontra Anderson. Wcześniej na mocy postanowienia Sądu Najwyższego Stanu Colorado oraz Sądów Stanów Illinois i New Hampshire były prezydent Donald Trump został wykluczony z tamtejszych prawyborów partii republikańskiej. Powodem było rzekome naruszanie 14. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, zakazującej obejmowania ważnych funkcji osobom, które brały udział w powstaniu przeciwlegalnej władzy lub wspierały takie działania. Donalda Trumpa oskarżano o wspieranie protestów na Kapitolu w styczniu roku 2021, które przez lewice uznawane są za próbę zamachu stanu, a co jest już tajemnicą Poliszynela, przez lewice były również stymulowane. Teraz Sąd Najwyższy jednogłośnie uznał, że dyskwalifikacja Trumpa była niesłuszna, a taką decyzję może podjąć jedynie kongres. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka. Katechizm według sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu, część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi, szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 12. O darze mądrości, która odpowiada miłości. O wadzie mu przeciwnej. Czy możemy nadać tej doktrynie jakąś ogólną nazwę? Tak, możemy ją nazwać w pewnym sensie ekonomią naszego nadprzyrodzonego organizmu psychologicznego w porządku wiary. Czy ta doktryna zawiera w sobie coś szczególnie doskonałego? Tak, gdyż zawdzięczamy ją świętemu Tomaszowi, a podał nam ją, zaznaczając, że pojął jej harmonijne piękno dopiero po szczególnie uważnej i pełnej refleksji. Czy pomiędzy cnotami i darami, które wydoskonalają rozum w jego poznaniu prawdy, jest jakaś cnota lub dar, będące szczególnie istotnym w osiągnięciu doskonałości? Tak, a taką jest cnota wiary, od której wszystko zależy, dla której wszystko inne jest celem i pomocą w poznawaniu prawdy. Co w porządku doskonałości następuje po cnocie wiary? W porządku doskonałości, po cnocie wiary najdoskonalszy jest dar mądrości. Na czym polega doskonałość daru mądrości, szczególnie w porównaniu z darem umiejętności? Polega ona na tym, że dar umiejętności powoduje, iż osądzamy rzeczy po Bożemu, według jednak ich własnych przyczyn, które są bezpośrednie i stworzone, podczas gdy dar mądrości powoduje, że nasz osąd jest oparty na najwyższej z przyczyn, od której wszystkie inne zależą, a która też nie jest zależna od żadnej z przyczyn. Czy zatem to właśnie dzięki darowi mądrości można osiągnąć najwyższy stopień poznania, jaki jest możliwy na Ziemi? Tak, to właśnie dzięki darowi mądrości można osiągnąć najwyższy stopień poznania, jaki jest możliwy na Ziemi. Czy temu wspaniałemu i wzniosłemu darowi odpowiada jakaś przeciwna mu wada? Tak. A jest to konkretnie brak mądrości, który polega na tym, że ostateczny osąd albo nie odnosi się wcale do zamysłów Bożych, albo im się sprzeciwia. Jak nazywa się ta wada? Wada ta nosi nazwę, która w najwyższym stopniu jej odpowiada to jest miano głupoty. Czy jest ona szeroko rozpowszechniona wśród ludzi? Tak. Gdyż tak naprawdę jest ona wadą tych wszystkich, którzy urządzają swoje życie nie oglądając się na Boga lub wręcz przeciwko niemu. Czy może ona dotykać także ludzi, którzy w sprawach ludzkich wykazują się wysokim poziomem inteligencji? Tak, może ona dotykać także ludzi, którzy w sprawach ludzkich wykazują się wysokim poziomem inteligencji. Czy istnieje elementarne przeciwieństwo pomiędzy mądrością świata i mądrością Boga? Tak, istnieje elementarne przeciwieństwo pomiędzy mądrością świata i mądrością Boga, gdyż jedna jest szaleństwem w oczach drugiej. Na czym polega to elementarne przeciwieństwo? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Ponownie Stany Zjednoczone. W dniach od 16 do 18 lutego w Los Angeles odbył się doroczny Kongres Edukacji Religijnej. W wydarzeniu wzięli udział nie tylko katolicy, duchowni i katecheci, ale także przedstawiciele innych organizacji religijnych. Jednym z uczestników i prelegentów kongresu był ordynariusz diecezji San Diego, kardynał Robert McElroy. W swoim wystąpieniu amerykański hierarcha stwierdził, że uczestnicy tzw. Synodu o Synodalności poważnie rozważają całkowitą reformę stopni sakramentu. Święceń kapłańskich. Według kardynała Macaleroya, zgodnie z najnowszymi pomysłami, zlikwidowany ma zostać diakonat przejściowy, czyli udzielenie diakonatu kandydatom do kapłaństwa, a święcenia diakonatu mają zostać osobną, stałą posługą. Oderwanie diakonatu od kapłaństwa ma na celu łatwiejsze zorganizowanie i implementację diakonatu kobiet lub innej, alternatywnej formy zwiększania roli kobiet w strukturach kościoła. Polska. W minioną środę Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w głośnej sprawie dotyczącej umieszczania w dowodach osobistych dzieci imion dwóch matek. Sąd rozpatrywał skargę kasacyjną złożoną wobec wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z listopada roku 2020, który kategorycznie zakazał takiego procederu, stwierdzając, że w polskim porządku prawnym nie jest w ogóle możliwe uznanie za rodzica osoby tej samej płci co rodzic biologiczny. Opinie prawną w tej sprawie przygotował Instytut Ordo Juris. Jasno w niej wskazano, że prawo polskie nie zna instytucji rodziców jednopłciowych i nie przyznaje praw rodzicielskich żadnym związkom partnerskim. Sprawa przeciągająca się od ośmiu lat w wyniku działań aktywistów LGBTQ i innej literki finalnie zakończyła się pozytywnie poprzez wydanie przez naczelny sąd administracyjny wyroku oddalającego kasację. Bogu niech będą dzięki. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. W poniedziałek mówiliśmy o ważnej regule życia, czyli Age quod i niepozwalaniu naszej wyobraźni, by odciągnęła nas od tego, co w danym momencie robimy. Reguła ta potrzebuje być niejako uzupełnioną, wspartą przez umiejętność właściwego wyboru tego, co w danej chwili rzeczywiście robimy. Tematyce tej poświęcić należałoby oczywiście więcej miejsca, niż ta jedna rozprawka. Zatem dziś skupię się na pewnej cnocie, o której w jednej ze swoich książek pisał ojciec Jacek Boroniecki. Chodzi o cnotę, o której być może, mój drogi słuchaczu, nigdy nie słyszałeś, czyli o cnotę. Długomyślności. Z jakiegoś powodu, dziś w kościele chyba prawie wcale nie mówi się o tym, co ludzie powinni robić, w jaki sposób wybierać to, czym mają się zajmować. A przecież to, na co poświęcamy nasz czas, jest dla naszego życia, zarówno doczesnego, jak i wiecznego, sprawą zasadniczą. Świat z konsekwencją walca, tresuje kolejne pokolenia, do nieplanowania, nieprzewidywania, niemyślenia, jak to, co robię tu i teraz, ma się do tego, w jakim miejscu będę jutro. Długofalowe podejście do życia tworzy człowieka mniej cennego dla systemu, mniej impulsywnego, mniej konsumującego, mniej zagubionego, mniej podatnego na manipulacje. I o zgrozo, człowieka cierpliwego. Zatem nie, człowieku XXI wieku, nie planuj swojego życia, reaguj na bieżąco, a przede wszystkim konsumuj dużo i głosuj po naszemu. Oczekuj zawsze efektów tu i teraz, i jeżeli ich nie otrzymasz, zniechęcaj się. I tu na scenę wchodzi, a przynajmniej powinna wyjść, cnota długomyślności. Oznacza ona nie tyle, co być może intuicyjnie może nam się wydawać, myślenie cały czas w przód i bardzo precyzyjne planowanie tego, co poddane nam bezpośrednio. Pośrednio przez Pana Boga nie zostało, czyli przyszłości. Cnota ta dotyczy raczej natury przedsięwzięć. Otóż wszystko, co wartościowe wymaga czasu i wymaga konsekwentnej pracy w czasie, bez zniechęcenia, że efekty nie przychodzą od razu. Święty Tomasz z Akwinu nazywa długomyślność siostrą bliźniaczą cierpliwości. Cierpliwość pomaga nie poddawać się, gdy przedłuża się sytuacja niewygody, cierpienia. Długomyślność natomiast pomaga nie zniechęcać się brakiem szybkich, widzialnych efektów. Użyjmy prostego przykładu siłowni, który dość dobrze zobrazuje naturę pracy nad wszystkim, co jest w życiu wartościowe. Powiedzmy, że ktoś chce zacząć chodzić na siłownię. Robi to, gdyż ma w głowie oczekiwane efekty. Gdy jednak pójdzie tam po raz pierwszy, po powrocie do domu na pewno nie zobaczy tych efektów, a sam może czuć się zmarnowany i będzie wiedział ile czasu na to poświęcił. Po drugiej wizycie w siłowni również nie zobaczy spektakularnych efektów, a już dwa razy się męczył i poświęcił na to dwa bloki czasowe. Skoro więc nie widać efektów, a wymaga to wysiłku i czasu, co miałoby sprawić, że pójdzie tam po raz trzeci długomyślność. I bardzo podobnie jest ze wszystkim, nad czym w życiu warto pracować. Każdy Twój plan, zamierzenie, jeśli są wartościowe, wymagać będą cnoty długomyślności. Weźmy przykład modlitwy wstawienniczej. Modlisz się o czyjeś nawrócenie. W poniedziałek, wtorek, nawet w środę. Patrzysz w czwartek, a on się nie nawrócił. Tu również przyda się cnota długomyślności. Albo spójrzmy na walkę o Polskę, o społeczne panowanie w niej Chrystusa. Ktoś coś usiłuje robić w czwartek, piątek, nawet w sobotę. Patrzy w niedzielę, a wybory wygrywają siły wprost antykatolickie. I tu potrzebna jest cnota długomyślności czynności Adge quod agis. Czyń to, co czynisz. Nie tylko wbrew odciągającej od czynności wyobraźni, ale też wbrew zniechęceniu brakiem widocznych efektów. Mój drogi słuchaczu, czy ma to dla Ciebie sens? Mario, posłuchaj się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie, sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że w niedzielę 17 marca zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święte perpetuo i felicito. Módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.